czy jesteśmy ludźmi kłamstwa, czy jesteśmy ludźmi prawdy. Jeśli pytanie kierujemy do ludzi wierzących, to odpowiedź na to pytanie absolutnie weryfikuje to, kim jesteśmy. Jan Apostoł w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale, w wersetach 20-21, zapisał takie słowo. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swojego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swojego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. To jest bardzo ciekawe, kiedy studiujemy Nowy Testament, kiedy konstatujemy, że to właśnie Jan jest tym autorem Nowego Testamentu, który najwięcej miejsca poświęcił właśnie tej kwestii miłości do Boga połączonej z miłością do ludzi. I musimy przyznać, że Jan używa tych przeciwstawieństw w sposób bardzo rygorystyczny, jednoznaczny. Dlaczego Jan? Ja wiem, że to tylko spekulacje, ale po pierwsze, Jan był człowiekiem, który naprawdę kochał Chrystusa. I Chrystus wiedział o tym. Świadczy o tym rozmowa pomiędzy Piotrem a Jezusem już po zmartwychwstaniu, kiedy Piotr, wskazując na Jana, pyta: a co z nim? Wskazują na to inne wersety biblijne, które wyraźnie pokazują, że pomiędzy Janem a Jezusem była szczególna więź przyjaźni i miłości. Być może dlatego Jan był zdolny do zrozumienia tego, czego inni apostołowie nie do końca pojmowali. Nie wiem. Wiem tylko tyle, że to Duch Święty wybrał sobie autorów Bożego Słowa i to Duch Święty przez tych konkretnych autorów mówi do nas w Słowie Bożym. Zajmijmy się samym tekstem teraz, bo on jest niezwykle istotny. Myślę, że jest wielu takich ludzi, którzy mówią: miłujemy Boga. Miłujemy Boga. Kochamy Boga. Bóg jest dla nas najważniejszy. Padają różnego rodzaju określenia, ale wszystkie one idą właśnie w tym kierunku, aby temu, który słyszy, temu, który słucha, temu, który docieka, przekazać taką prostą informację, że ja, konkretny człowiek, miłuję Boga. Jak to zweryfikować? Każdy ma prawo powiedzieć, co chce i nikt tak naprawdę nie wie, co jest w jego sercu. Słyszymy tylko to, co jest w jego ustach. Jak to zweryfikować? Czy jest jakiś sposób na weryfikację takich wyznań? I trzeba przyznać, że Duch Święty piórem Jana Apostoła znalazł taki weryfikator. On jest bardzo, bardzo bolesny. Ale to jest weryfikator, który oddziera ziarno od plew i nie ma najmniejszych wątpliwości, że działa znakomicie. Otóż ten weryfikator mówi: nie możesz miłować Boga, jeśli nienawidzisz swojego brata. Oczywiście nikt nie przyzna się do tego, że kogokolwiek nienawidzi. No, być może są jakieś wyjątki, są jacyś ludzie wierzący, którzy mówią: my nienawidzimy tego, tamtego, tych czy tamtych.
Tak, słyszałem takie opinie, ale one są raczej rzadkie. Częściej ludzie już mówią o tym, że kogoś nie lubią, że nie lubią przebywać z tymi ludźmi, z tym środowiskiem, z tym człowiekiem. To tak, to się zdarza dosyć często. No ale każdy z tych ludzi powie, ale to nie jest nienawiść. To nie jest nienawiść. Na czym więc polega nienawiść? Ta biblijna nienawiść oznacza po prostu, że ty nie masz dla tego człowieka, wierzącego brata, miłości agapi. Tyle. I aż tyle, i tylko tyle. Tu warto przypomnieć, co oznacza miłość agapi. To oznacza, że oddajesz siebie świadomie, podejmując taką decyzję, do dyspozycji temu bratu, tej siostrze w Chrystusie i w ten sposób okazujesz im miłość. To jest ten sam rodzaj miłości, którym kochasz Boga. To nie jest inny rodzaj miłości. Więc jeżeli siebie oddajesz do dyspozycji Bogu całkowicie, to jeśli miłujesz swojego brata, swoją siostrę w Chrystusie, to oddajesz siebie do ich dyspozycji bez oczekiwań, że uzyskasz cokolwiek w zamian. Oczywiście musimy być świadomi, że nasze postępowania, nasze wzajemne relacje muszą być moralne, muszą być etyczne, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych wątpliwości. I mówimy o etyce, o moralności wynikającej z Biblii. No i tutaj trafiamy na potężny problem. Chciałbym zapytać dzisiaj ciebie, który to słuchasz. Czy kochasz Boga? Czy miłujesz Boga? Podejrzewam, że odpowiesz tak. Ale czy Boga kochasz tą miłością agapi? Czyli czy jesteś całkowicie Bogu oddany? W swoich myślach, w swoim sercu, w swoim rozumie, w swoim działaniu, w swoich słowach, w swoich ustach, w swojej woli. Bo o takiej miłości mówimy, nie o uczuciach. Jeżeli nadal powiesz tak, to ja powiem, sprawdzam. Teraz powiedz mi, czy tak samo kochasz swoich braci i siostry, w swojej społeczności. I powiem wam, 90% ludzi ponosi w tym momencie klęskę. 90% ludzi ponosi w tym momencie klęskę. To jest przerażające. Ale ten obraz jest prawdziwy. Można go zaklinać, można mówić, że to nie jest tak, że no, trzeba ostrożnie wyciągać wnioski. My żadnych wniosków nie musimy wyciągać. My nie jesteśmy od wyciągania wniosków. My jesteśmy od czytania Słowa Bożego, weryfikowania tego Słowa Bożego poprzez Słowo Boże. I tyle, nic więcej, nic ponad to. Jeżeli ktoś z nas buduje prawdę o miłości do ludzi na tej podstawie, że ktoś potrafi się dobrze uśmiechać, ktoś potrafi się regularnie popłakać, że ktoś potrafi się regularnie wzruszać, to przepraszam, ale co to ma wspólnego ze Słowem Bożym? Co to ma wspólnego z prawdą o tym, jak człowiek powinien kochać człowieka, brata w Chrystusie? Odpowiem, nic wspólnego to nie ma. Nic. Nie to, co mówisz, ale to, w jakiś sposób podejmujesz decyzję, w jaki sposób żyjesz, działasz, postępujesz, to jest weryfikator. I wracamy do pierwszego pytania. Czy miłujesz Boga? Teraz wielu z nas się zacznie poważnie zastanawiać. Przynajmniej powinno. Bo czy na pewno cały nasz rozum należy do Boga? Czy na pewno cała nasza wola należy do Boga?
Czy na pewno nasze usta i słowa, które wypowiadamy, należą do Boga? Czy na pewno wszystkie myśli należą do Boga? I w wielu przypadkach musielibyśmy powiedzieć nie. Ale nie mówimy o sytuacjach wyjątkowych. Nie mówimy po prostu o tym, że ktoś się potknął w życiu. Mówimy o tym, że nasz sposób myślenia absolutnie jest niezgodny z tym, czego uczy Słowo Boże. Mówimy o tym, że nasz sposób podejmowania decyzji, proces podejmowania decyzji jest absolutnie niezgodny z tym, czego uczy Słowo Boże. Mówimy o tym, że tacy ludzie często są przekonani, iż miłują Boga, ale są w kłamstwie. Samych siebie oszukują. I w prosty sposób można to zweryfikować, zapytać ich, a właściwie zadać pytanie, na które sami sobie powinni odpowiedzieć, jeśli zechcą oczywiście. Czy kochasz swoich braci i swoje siostry w Chrystusie tak, jak kochasz Boga? Odpowiedź na to pytanie decyduje o tym, kim jesteś. Dlaczego? Dlatego, że jak mówi Jan, albowiem kto nie miłuje brata swojego, którego widzi, nie może, nie jest zdolny miłować Boga, którego nie widzi. To niezwykłe wyznanie i niezwykłe wyzwanie. Jak to? Ktoś pomyśli, to jak to, jak patrząc na człowieka grzesznego, słabego, mając mu tak wiele do zarzucenia, no fakt, nie kocham go, to co to ma znaczyć, że też Boga nie kocham? Ba, nawet czytam, że nie jestem zdolny go kochać. Jak to jest? Ano, bardzo prosto to wygląda. Właśnie patrząc na słabego człowieka, patrząc na człowieka, który popełnia błędy, patrząc na człowieka, który często wymaga mojej troski, wymaga mojego wsparcia, wymaga mojego błogosławieństwa. Tak naprawdę dowiaduje się czegoś o sobie, czegoś bardzo ważnego. Dowiaduje się, czy jestem człowiekiem miłości, czy jestem człowiekiem nienawiści. Tego się nie da połączyć. Niektórzy mówią, że miłość i nienawiść leżą bardzo blisko siebie. Znam to i nawet znam wierzących, którzy tak mówią, ale powiem wprost, to jest kompletne nieporozumienie. Ludzie, którzy tak mówią, oni nie rozumieją nic z miłości. Nawet nie warto się pochylać nad takimi wypowiedziami. Jeśli nie potrafisz kochać człowieka, który cię zawodzi, to jak możesz powiedzieć, a widzisz go po prostu, to jak możesz powiedzieć, że kochasz Boga, którego nie widzisz? Ktoś powie, ale gdzie tu jest powiązanie? Bardzo proste jest to powiązanie. Prawdziwa miłość zweryfikowana tym, w jaki sposób odpowiadasz na działania, słowa, zachowania ludzi, którym miłość okazujesz. Wtedy się tak naprawdę okazuje, co masz w sercu. Wtedy się tak naprawdę okazuje, czy ty rozumiesz, czym jest miłość. Jeśli potrafisz wznieść się na wyżyny miłości wtedy, kiedy masz do czynienia z grzesznym człowiekiem, chociaż bratem w Chrystusie, to możesz powiedzieć, że kochasz Boga. Bo tam już nie musisz się wznosić na żadne wyżyny. Nie potrzebujesz tego. Tam potrzebujesz tylko wiarą przylgnąć do Bożego serca i nic więcej. Ale żeby przylgnąć sercem do serca człowieka grzesznego, potrzebujesz wznieść się na wyżyny. Potrzebujesz po prostu sprawdzianu, weryfikatora. A 21 werset powiada,
że to przykazanie jest od Niego, od Boga. Bóg wie o naszej słabości. Bóg nie tylko wie o słabości tego, którego powinienem miłować, ale Bóg wie i o mojej słabości. A ta słabość polega na tym, że moja miłość wymaga nieustannej weryfikacji. Czy łatwo kochać ludzi, którzy nas kochają? Powiem tak, pozornie łatwo, ale z drugiej strony, kiedy kochamy tych, którzy nas kochają, to ta nasza miłość może się okazać umierająca, bo nie potrzebuje weryfikacji, nie potrzebuje wznosić się ponad siebie. Jest tylko odpowiedzią, można powiedzieć, echem miłości, która nas samych dotyka. Prawdziwa miłość pojawia się wtedy, kiedy człowiek obdarowuje nią tych, którzy bez powodu go nie znoszą. Prawdziwa miłość okazuje się być prawdziwą tylko wtedy, kiedy masz do czynienia z ludźmi, którzy biorą cię na języki. Bez powodu, a nawet może i z powodu. Ale czynią ci krzywdę. Wtedy okazuje się, czy miłujesz, czy naprawdę miłujesz. Prawdziwą twoja miłość okazuje się tylko wtedy, kiedy ty wyciągasz rękę w miłości, a ta ręka jest odtrącana. Ktoś nią pogardza, pluje na nią. Prawdziwa miłość objawia się wtedy, kiedy ty okazujesz troskę, pomoc, a ktoś pluje na tą troskę i pomoc, a ty jednak kochasz. Wtedy możesz powiedzieć, że zdałeś egzamin z miłości. I wtedy też możesz powiedzieć, że kochając tych ludzi, którzy cię nie znoszą, kochasz Boga, którego nie widzisz. Bo kiedy widzisz tych ludzi, kiedy patrzysz na nich, nie ma w tobie nienawiści, nie ma w tobie niechęci, ale jest gotowość do usługiwania, do okazywania miłości. Kochani, kiedy słuchacie tego, możecie się ze mną nie zgodzić, ale powiem to wprost, brakuje nam w Kościele takiej miłości. Przeraźliwie brakuje nam takiej miłości. Większość tak zwanych wierzących jest głębokimi egocentrykami. Jest ludźmi, którzy nie znoszą, kiedy im się zwraca uwagę. Jest ludźmi, którzy nie znoszą, gdy ktoś chce zrobić coś, czego oni nie akceptują. Brakuje nam prawdziwej miłości, miłości powiązanej z pokorą, z poświęceniem, z uniżeniem, z pełnym oddaniem. To, że świat nie ceni miłości i gardzi miłością, to zrozumiałe, dlatego że w świecie miłość jest słabością. Ale to, że wierzący pogardzają miłością, depczą miłość, to, że Kościół dzisiaj nie eksponuje miłości, nie uczy na temat miłości, prowadzi do tego, że kościoły są skłócone. Ludzie potrafią siebie nawet nienawidzieć. Nie potrafimy rozmawiać z miłością. My mówimy dużo o miłości, ale nie rozmawiamy z miłością. A to nie jest to samo. Świat nie potrzebuje teoretyków, którzy potrafią mówić pięknie o miłości. Świat potrzebuje praktyków, którzy potrafią świadczyć miłość, a jedynie chrześcijanie mogą prawdziwą Bożą miłość świadczyć, bo tylko oni są zdolni do tego, aby taką miłością dzielić się z tymi, którzy nie znają tej miłości, a potrzebują jej, bo potrzebują po prostu żyć z Bogiem. Kochani, nie zmarnujmy swojego życia na dywagacje. Nie marnujmy swojego życia na wytykanie innym, jak źle postępują względem nas. Wykorzystajmy
ten czas, który nam jeszcze pozostał, aby objawić swoim życiem prawdziwą Chrystusową miłość. Nie wszyscy ją przyjmą. Nawet w kościołach wielu ludzi ją odrzuci. Wielu ludzi uzna nas za frajerów. Wielu ludzi powie, że nie ma takiej potrzeby, że to jest za daleko posunięte. No tak, ale chcę wam powiedzieć, że wypadałoby też, aby ci ludzie stanęli przed krzyżem Chrystusa. Patrzyli na ten krzyż i powiedzieli, no Panie Jezu, szanujemy Cię, kochamy Cię, ale pójście na krzyż to chyba już za daleko. To jakieś szaleństwo. W tej prawdziwej Chrystusowej miłości z punktu widzenia tego świata jest pewien, można powiedzieć, duchowy gen szaleństwa. Bo trzeba być szalonym człowiekiem. Podkreślam, z punktu widzenia tego świata, trzeba być szalonym człowiekiem, żeby kochać pomimo nienawiści, pomimo pogardy, pomimo zła, które jest człowiekowi czynione. Ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że jeżeli poważnie myślimy o tym, aby pozwolić ludziom przychodzić do Chrystusa, aby być dla nich świadectwem, aby być dla nich zachętą, to dzieła miłości pozostaną na wieki, pozostaną do końca dni, do końca tego świata. 2000 lat temu pewna kobieta uklękła u stóp Chrystusa, wylała tam wonne maści czy perfumy, bardzo drogie, namaściła nogi Jezusa, wytarła je swoimi włosami. A Jezus powiedział, że będą o tym mówić aż do końca świata, aż po koniec czasu. Tak, i tak się dzieje. 2000 lat później ciągle o tym mówimy i ciągle jesteśmy zachwyceni jej postępkiem. A wielu racjonalnie myślących ludzi zniknęło z kart historii. Nikt o nich nie pamięta. Nikt nie pamięta ich dzieł. Nikt nie pamięta też ich złości, nienawiści. Ludzie zawsze będą pamiętali miłość. A najbardziej ci, którzy prześladują ludzi miłości. Bo oni nie potrafią sobie później wybaczyć. I miłość tych ludzi, których tak bardzo skrzywdzili, w końcu złamie ich, skruszy i przyprowadzi do Chrystusa. Nie bójmy się kochać ludzi. Nie bójmy się miłować ludzi. Nie bójmy się tak po ludzku tracić na tej miłości. Nie odpowiadajmy nienawiścią na nienawiść. To nic nie da. Nie walczymy z ciałem i z krwią. Nie walczymy z ciałem i z krwią. Podzielę się z wami takim króciutkim świadectwem. Był taki moment w moim życiu, kiedy już naprawdę mi wszystkie siły opadły. Kiedy spotkałem się z taką nienawiścią, z taką pogardą w kościele, że już nie wiedziałem, co można zrobić. I wiecie, co wtedy się stało? Wtedy w taki cichy i łagodny sposób Duch Święty do mnie przemówił. To rzadko mi się zdarza. Rzadko mi się zdarza, żeby zapamiętać Boży głos. A te przypadki, które pamiętam, zawsze miały istotne znaczenie. I w tym przypadku Duch Święty powiedział do mnie, ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. Nie walczysz z ciałem i z krwią. Niby teksty znane, niby prawda znana, ale w tym konkretnym przypadku było to jak objawienie. Naprawdę żal mi ludzi, którzy gardzą innymi, którzy nie potrafią okazywać wdzięczności. Oni zgarniają na swoje życie, na swoją głowę niesamowite przekleństwo. Zgarniają na swoją głowę ból, smutek, cierpienie, o którym w ogóle nie mają pojęcia. To ich dopadnie któregoś dnia.
Nie chodzi o to, że ja się cieszę z tego powodu. Nie. Najchętniej prosiłbym Boga, żeby ci ludzie uniknęli jakichkolwiek konsekwencji, ale właśnie o konsekwencjach mówimy, one przyjdą. Dlatego, że Biblia je zapowiada. Ja nie muszę walczyć ani o swoje, ani nie muszę walczyć o to, żeby ktoś uznał moją miłość. Nie potrzebuję tego. Ty też nie walcz. Po prostu miłuj, po prostu kochaj, po prostu oddaj siebie do dyspozycji Chrystusowi, a przez Chrystusa oddaj siebie do dyspozycji ludziom i nie walcz z nimi. Jeśli oni chcą z tobą walczyć, niech walczą, ale oni wtedy nie walczą już z tobą. Oni walczą przeciwko Chrystusowi, walczą z Chrystusem. Pozwól im walczyć z Chrystusem. Niech poniosą klęskę, bo jeśli w tej walce poniosą klęskę, to jest szansa na ratunek. Ale jeśli walcząc z ciałem i z krwią poniosą klęskę, to może być to tak głęboka klęska, że się z niej nie podniosą. Pozwól im walczyć z Chrystusem. Niech nie mają tej satysfakcji, żeby walczyć z ciałem i z krwią. Nie stawaj do tej walki. Prawdziwa miłość patrzy na człowieka przez pryzmat Chrystusa. Prawdziwa miłość pozwala człowiekowi kochać pomimo bólu i cierpienia, osamotnienia, oskarżeń, najczęściej fałszywych. Ale prawdziwa miłość jest w stanie wytrwać, przetrwać, zwyciężyć. Nie bój się, nie lękaj się. Pamiętaj również i o tym, że całą tę drogę przeszedł sam Jezus Chrystus. Można powiedzieć, Bóg miłości, człowiek miłości. Przecież to na Jego głowę włożono cierniową koronę. Przecież to Jego potwornie pobito. Przecież to Jego zawieszono na krzyżu. Przecież to na Niego pluto, z Niego się śmiano. To Nim pogardzano, to Jego oskarżano o wszystko i niczego Mu nigdy nie udowodniono. On przeszedł prawdziwą drogę miłości. I od ludzi nie zebrał tej miłości. Nawet Jego uczniowie opuścili Go. Jedyny, który został pod krzyżem, właśnie Jan, o którym wspominaliśmy już. Też miał tylko dla Niego łzy. I nic więcej. Nie bój się miłości. Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić się do tych, którzy przeżywają kryzys w małżeństwie. Przez lata przekonałem się, przez lata mojej służby przekonałem się, że wszelkie kryzysy w małżeństwie wynikają z braku miłości. Dokładnie z braku tej samej miłości, o której dzisiaj tutaj mówimy. Jeśli nie potrafisz kochać swojego męża, swoją żonę, których widzisz, to nie możesz miłować Boga, którego nie widzisz. Nie oszukuj się. Wyjście z kryzysu małżeńskiego jest bardzo proste, bo to jest wyjście przez Chrystusa. Zwróć się do Chrystusa. Niech On rozpali w tobie miłość. Miłość do Boga. A wtedy miłowanie żony czy męża będzie czymś tak prostym, tak wspaniałym, że nie pozostanie ci nic innego, jak tylko dziękować, nieustannie dziękować. Niech dobry Bóg wypełni nas swoją miłością. Niech da nam siły do tego, żebyśmy wytrwali i nigdy, nigdy nie zgodzili się, aby na miłość odpowiedzieć nienawiścią, ale zawsze na nienawiść odpowiedzieć miłością. Amen.